Pięknie. 38, tak jak mój rocznik, rzepet trafił fenolka. Delikatnie wygięty, ale to nic. No i tu się delikatnie wyczyści i będzie widać więcej. I ten orzeł wyjdzie i wiatrak. Będzie kopanko. No, dawno nie trafiłem. 10 fenoli to będzie. Widać tu orzełka. A tutaj dziesiątkę. No. Było widać wcześniej. No jest dziesiątka. Ale roku nie odczytam już niestety. One takie wychodzą właśnie, bidne. Czasami. Szczególnie z pola. W lesie lepsze wychodzą. No to coś takiego znalazłem. Odpługa. I lina taka jeszcze wielka. Także trzeba jechać na złomowisko. Siemanko, jestem znowu na tym samym placu zabaw. Minęło kilka dni, jest godzina 4. No i kojarzycie bujawkę? Spójrzcie tutaj. Mamy pierwsze 2 złote. Pierwszy fant. Dwójeczka wpada. Dobry początek. Jest kolejna moneta. O, 20 groszy, ale ona tu musiała dłużej leżeć, więc musiałem przegapić je ostatnio. I mam już 2,20. Mam 10 groszy z kręgu huśtawek. A tutaj pod jedną z huśtawek kryje się świeżutka złotówa. I 20 groszy. Jedno trochę dłużej leżało, drugie świeżutkie. Już myślałem, że 20 groszy, a tu taka śruba. Mam nadzieję, że konstrukcja się nie zawali. Nie znam się, ale to jakaś metalowa figurka. Made in China Jada Toys. Nie wiem, co to jest. Mam psa, figurkę psa. Może to jest ten Minecraft, bo takie kanciaste jak ten Minecraft. Ciekawe. Metalowe figurki, wydawałoby się, że plastikowe, a jednak. Niestety kret odmówił mi posłuszeństwa, muszę mu kupić nową baterię. No to mam kolejną złotówkę. Właśnie, może na tą baterię. Byłem sprawdzić to siłownię, ale tam nic nie było. Poza tym bez kreta ciężko się kopie, a tam twardy żwir. Ale idąc tędy, z powrotem na plac zabaw, zauważyłem coś połyskującego tutaj. Proszę bardzo, moja wymarzona w końcu jest. Piąteczka. Na oko. Przechodziłem. Zerknąłem i jest. Od czwartku w Ostródzie jest reggae festival, więc tutaj ludzie imprezują. Pierwsze koncerty były w amfiteatrze, czyli tam. Więc tutaj było pełno ludzi. No i właśnie po cichu liczyłem właśnie, że na tym placu zabaw będę się bawić. W tej trawie pewnie też mnóstwo monet, ale nie będę kopał, tak jak mówiłem. Nie będę kopał tutaj w trawniku, żeby nikt się nie przyczepił. Ale tutaj piątka jest. Zasila.
porządnie moje dzisiejsze zdobycze, bo będę dobijał już pomału chyba do 10 zł, a jestem tutaj jakieś 15 minut. Głównym celem były huśtawki, ale jeszcze pójdę pod inne zabawki. Sprawdźmy, co kryje się w pajęczej sieci. Wcześniej nie sprawdzałem za bardzo jej na ostatnich wykopkach. Teraz spróbuję, ale jest utrudnione zadanie, bo kret mi nie działa, więc muszę w stylu Geppetta robić, czyli przesiewać. Czyżbym trafił za pierwszym razem? Ciekawe, co tu siedzi. Co tu mamy? No tak. Nie jest to takie łatwe. Nadal mam to w ręce. Jest. 1 grosz. Sygnał 74, 75. Musi coś być fajnego. Jakaś przywieszka z serduszkiem. To jest jakaś dziewczynka, która ma we włosach serduszko chyba, albo niesie z tyłu za plecami serduszko. Coś takiego. Tutaj już zardzewiały ten łańcuszek jest, ale sama przywieszka jest w bardzo dobrym stanie, jakaś nierdzewka pewnie. Także musiałem przegapić to ostatnio. Fajne, fajne. No i proszę Państwa, mam 50 groszy stare dość, długo dojrzewające, więc też przegapione ostatnio. Ale tak jak mówiłem, no, nie ma miejsc nieprzechodzonych. Zawsze coś się trafi, nawet śmieć. Ale nie tylko. Także bez kreta też można jakoś dać radę. Szczególnie w piasku, gdzie nie jest to takie trudne. Złotuwa taka przyzieleniona trochę już. Także też poleżała trochę. Doczyszczam po sobie. No, już przekroczyłem 10 zł i to porządnie. Grosiaki też przyjmuję, przecież piękne są. Na ten sygnał nawet kret odżył. On po prostu wie, czego szukać. Odpoczął się trochę. I co tu mamy? No, tego grosika. Dzięki krecie. W piaskownicy taki piękny krokodyl. Spróbujemy zrobić babkę. Potrafię jeszcze w ogóle? Udaj się. No luks. Zostawimy go dla jakiegoś dzieciaka. Patrzcie na to. Łuseczka od Mausera. Zaraz obok placu zabaw. 10 groszy bez wykrywacza. Dzisiejszy urobek to 2 butelki żubra. Właśnie tutaj leżały. I z pieniążków 5, 2, 3 złotówki, 50, 20 groszy, 50, parę grosiaków, taka przywieszka z dziewczynką, łuska, drucik miedziany, śruba, 2 takie kwadraciaki z Minecrafta chyba. Także jestem zadowolony, bo chyba niecałą godzinę chodziłem i takie łupy, fajnie. 11,28, dobry wynik, plus jeszcze złotówka, czyli 12,28, o 2 buteleczki. Dzięki bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! No, jestem na skupie. Sprzedam ten złomik, co mi się uzbierał z wykrywacza. I mam jeszcze
trochę puszek, może z kilogram, przekonamy się. Jeszcze skup jest zamknięty, jest od 6, a jest 5.40, więc muszę poczekać jeszcze chwilę. No, mam 30 zł za złom, było 25 kilo złomu i kilo 20 puszek. Więc dobry początek dnia, 12 zł z groszami z placu zabaw i 3 dyszki ze złomowiska. Mam nadzieję, że taki krótki, ale fajny odcinek podoba wam się. Pozdrawiam serdecznie. Ja już wracam do Sandomierza. To ostatnie spotkanie z tym złomowiskiem. Piąte i ostatnie. Cześć! Yeah.